Ale kur... Nie skończyłem czytać. No cześć. Jak zwykle znowu randomowo zmartwychwstałem. Ostatnio poznałem takiego fajnego ziomeczka i napisał do mnie na Steamie: ty mordo, słuchaj, bo jest taka najstarsza wersja Zomboida i mógłbyś ją sobie nagrać. Ja takie, ja wiem, że istnieje ta najstarsza wersja Zomboida, bo ja kiedyś w nią grałem, jak poznawałem Project Zomboida. I tak w sumie mi przypomniał o tej części i takie a czemu by nie podjebać pomysłu z angielskiego YouTube'a i co? Żadna inspiracja, to oryginalny pomysł, wcale nie skopiowany od PewDiePie. No i stwierdziłem, że zagramy sobie w Project Zomboida w wersji 0.14 pre-alpha tech demo. Więc dzięki Sergiuszu spróbujemy sobie. Jest to najstarsza wersja Zomboida, jaka jest na tej chwili na rynku. Nie wiem, czy jest jeszcze wcześniejsza. Może jest na dysku twórców, ale na pewno u nas się nie znalazła. Zobaczmy, jak to kiedyś wyglądało. O, tym się to różni, że mamy fabułę. It's fine, we can deal with this. Możemy z tym dealować. Chrystusie, to boli. Kurczaki, przepraszam. O Boże, mój English został English. You're still practicing. John Wick. Oh. Please welcome Keanu Reeves. You are breathtaking. Pozwól mi zatrzymać twoje krwawienie. Jak widzicie, ketchup się rozlał na stópce. Musimy się znaleźć ten bandaż. Czy to jest taki tutorial wprowadzający? Patrzcie, jakbyście teraz zagrali Zomboida, to byście nie wiedzieli, że się może wykrwawić. No i oczywiście co? Postacie 3D! Znaczy nie... Właśnie nie 3D. Widzicie tą piękną, narysowaną w pęcie postać? Tak się kiedyś grało. A wiecie, jak się świetnie walczyło? Nie walczyło się świetnie. Kiedyś zabił zombiaka, to... Żeby cokolwiek otworzyć, musicie wszystko pod myszką robić. Nie ma nic pod E ani nic, no dupa jasna. Jak chcecie zrobić waszej żonci dobrze, no to możecie jej dać poduszkę oczywiście pod głowę. What are you doing? Oh, nie! I love you! Tą ścierę musimy sobie skraftować ładnie tutaj i pyk, mamy 8 bandaży. Here, take one of these. Screw everything, no. Jak zawsze, ktoś musiał. Tu jest magiczny... Skrytka na podwórku. No i pod tą skrytkę będziemy sobie tam szli. Trzecia fortacja w tym tygodniu. A tam marudzisz. Ciesz się, że jesteś bezpieczny. Find a hammer. Barricade the safe house doors and windows. I teraz generalnie barykadujemy sobie okna. Ty, bo tyle było przyjemne, że te barykady mogliśmy założyć sobie jednym kliknięciem, co nie? No, a nie, jak dzisiaj. Dzisiaj byśmy musieli chyba z 4 deski na każde okno i drzwi? Tak, chyba czy tak. Czyli razem 20. 20 desek, ja! Racja. Retur to Kate, ale nie mogę, nie mam jak wejść. Patrz, jaki w ogóle miała postać udźwig. 300! To był siłacz, szanowni państwo. Kochanie, jesteśmy bezpieczni. Teraz ci dam podusie, dobra? It's going to be dark soon, hon. No właśnie, 18.40. Swoją drogą, w buildzie 46, 47, jak już wejdą NPC w 45, 46, ma wejść w końcu fabuła. I co będzie? Będzie remaster fabuły, która przedstawiona tutaj. No więc, no generalnie, no, nie mogę się doczekać. Dobra, generalnie jesteśmy głodni i musimy sobie jakieś jedzonko. Jeżeli trafimy na jakiegoś jednego zombiaka, zobaczycie, jak masakrycznie się walczyło. Carefully approach house to the east. W domku na wschód. Search the kitchen and collect some food supplies. Tu jest też pusto. Boże, się wystraszyłem, się spodziewałem, że będzie. O, widzisz nas? Siema. Halo. O, piękny, łysy zombiak. Oj, patrz, jak się pięknie walczy. No, ja w niego walę, co nie? Ale się go trafić nie da. O, dopiero za czwartym, za piątym razem trafiłem. Masakrycznie się walczyło w ten sposób. Okej, mamy zupkę. Return to safe house kitchen. Jak będę chciał pójść dalej, to co? Słyszę bazombiaka? Chyba słyszałem. A! Łoś ty, Holendrum! Was tu jest aż dwóch! Jest ich więcej! Ulala! Dobra, zabijmy go jakoś. Łoś ty, cholero! Ile? Dobra, zabiliśmy to. Dobra, to nie był dobry pomysł iść dalej. Wiecie, co jest najgorsze? Że tych zombiaków się nie da przeszukiwać. Ja tuś normalnie... Amunicję znalazłem, ale już wpluwy nie mamy. O! Baseball! Food and rest required. Okej. Okay. Ich chodzi więcej tam. Chociaż nie, spróbuj jak się teraz walczy. Chodź tu! Dawaj na ring! Zaraz się zniszczę! Chodź tu, gówniarzu zasrany!
Dobra, lepiej się walczy, lepiej się walczy. Ale to wciąż nie jest takie zarąbiste celowanie, jakie bym oczekiwał. Z miłą chęcią za nas spluwę. A zaraz zrobimy takie zapasy, że nasza kobita będzie z nas dumna, nie będziemy musieli wychodzić z domciu. Sztejka zrobimy na kolację. Ej, generalnie późno się robi. Ej, wracamy, kochani, wracamy. Iść geje zu Hausen, ja. Ma to swój jakiś urok generalnie. No ale obecny zomboj jest no lepszy. Ale brakuje w nim tych właśnie NPC i ten, jakiegoś story. Ja pizgam, tu oni się aż tutaj zrespili, okej. Okay. Ja pizgam, co tu się stało? Za dużo was tutaj. Kochanie, we got soup. To wszystko niestety trzeba zrobić w craftingu. I tak. Honey is working. Yay. Wy jeszcze nie wiecie, jak ktoś nie grał w tą część, tą wersję, ale tutaj będziemy musieli ostro zaraz uważać. Bo przyjdzie taki frajer jeden, który będzie chciał nas pozabijać. Ja się boję, że on tu przyjdzie, ale wtedy nie będę miał szans, żeby go zaskoczyć. Bo on generalnie będzie miał spluwę, a tą spluwę bym chciał. Kończymy gotowanie, trzymam zupę. O nie, chyba coś słyszałem. Kurwa! Wiedziałem, że coś słyszałem. Jeszcze raz, ja tego tak nie zostawię. Dobra, wracamy dzielnie na potyczkę. O Boże, 4 zombiaki! Ty, ja nie dam z nimi rady, co nie? Teraz mnie zombiaki zjedzą. No, nieciekawie się robi, No i ugryz mnie. Ta! Dobra, poradziliśmy sobie z tymi. Z czegoś krwawimy. Scratchet, jest, zadrapalnie, patrzcie. O nie, no kolejny. Ta gra nas coś teraz nie lubi. No, w dupę, ile u was tu jest? Cała armia jakaś tu idzie, ale ja nie zrobiłem żadnego hałasu, ani nic, co nie? Byten jest. Dobra, ja chcę tylko dotrwać do końca fabuły, dajcie mi skończyć fabułę. Już wszyscy? Nie opiór. No, skąd ty tu? Weź sobie. Nie zjesz sobie. Jeszcze ktoś? Mogę już wejść sobie do domku? Kochanie, wróciłem cały pogryziony, jesteś zadowolona ze mnie? Dobra, już idę na górę, ja mam pomysła. Schowamy się w sąsiednim pokoju na górze. Dobra, i zróbmy to, co gra od nas sobie życzy. Okej, okay. Jest i już się odpalił pewnie skrypt. Teraz te drzwi się otworzą. Widzicie? Sprawdza wszystkie drzwi po kolei. Powinna najpierw wejść do żony. O, jest. Teraz zrobimy tak po cichutku. Cichutku, ja boję się. Ty chuj, pan się wypierdol w mordę. Jest, patrzcie. Na no, have shotgun, yeah. W tym momencie generalnie kończy się fabularnie gra. Czemu? No, więcej nie napisano scenariusza, jeśli o to chodzi. Zabicie tego typa, jakby kończy oficjalnie tą demówkę i możecie sobie od tego momentu, no, grać tak samo, jakbyście ją podusią zadusili, co nie? Czyli nie macie żadnych questów ani komunikatów, tylko lecicie po prostu do przodu i macie sobie samą mapę. Ja wtedy tą grą byłem zachwycony, dziś to dla mnie ma tylko swój urok, ale generalnie grywalny za bardzo nie jest. A wam jak bardzo się podoba ta wersja Zomboida, możecie napisać w komentarzach i dać znać generalnie, co byście jeszcze chcieli zobaczyć takiego Zomboida albo coś innego. A więc generalnie dzięki za oglądanie, trzymajcie się, no i do zobaczenia w kolejnych filmach. Na razie! No niech on się przemienia! Jest zombie. No i po Kate. Masz przesrane, kobieto!